jakiś amat. Tak, oczywiście. No, szanowni Państwo, po dyskwalifikacji my sobie tak tutaj żartujemy. Żartujemy. Ale tymczasem Dawid Kubacki. I tutaj już sprawy bierzemy bardzo, bardzo poważnie, bowiem wypadałoby odrobić te straty. Andrzej Zapotoczny tam widzieliśmy stał. Kamil Stoch. I mocno teraz, tak jakby troszeczkę załamany w biodrach, ale znakomita odległość. Brawo! Przypomnijmy, jak to było, 95 metrów Dawida Kubackiego, a więc metr dalej niż to, co oglądaliśmy w jego wykonaniu podczas pierwszej serii. Przeskoczył nad warunkami jakby. Tak, wyszedł. Proszę zobaczyć, że nie położył się gwałtownie na nartach. On zostawił tej przestrzeni między nartami, a jak gdyby tułowiem zdecydowanie więcej. Dlatego też zawahałem się patrząc na skok Dawida. Kamila Karpiel bije brawo. Cała nasza reprezentacja zgromadziła się przy zeskoku skoczni w Rasznowie. Odjęte 1,6 punktu. No i w tym momencie oczywiście obejmujemy prowadzenie. Kamil Stoch